rodziną? Z jakimi problemami borykał się na co dzień? Przeciętny Polak, a nie sławny polityk, znakomity mąż stanu, wódz decydujący o losach tysięcy ludzi. Jeśli nie zastanawialiście się, to chcemy was namówić na podróż w czasie i chwilę refleksji. Refleksji nad tym, co mogło dziać się w mieszkaniach, sercach i umysłach przeciętnego Polaka w 1918 roku, roku odzyskania niepodległości. Pomogą nam w tym zwykli ludzie, członkowie przeciętnej polskiej rodziny. Spójrzcie, jesteśmy w Warszawie w 1918 roku, w mieszkaniu państwa Kowalskiego. Oto Zosia i dziadek, a za chwilę pojawią się mama Zosi, pani Maria, tata i Janaś, jej brat. Posłuchajcie, o czym rozmawiają. Dziadziu, ja znowu nie rozumiem. Czemu nie rozumiesz, moje dziecko? Bo widzisz, moja nauczycielka, panna Gertruda, zadała nam bardzo trudną pracę domową i ja nie wiem, co mam napisać. Ale na jaki temat? Wyjaśnij, dlaczego w XVIII wieku Polska straciła niepodległość. To bardzo trudne, dziadku. Dlaczego? Przecież zaledwie 200 lat wcześniej Polska była europejską potęgą, a Sobieski zwyciężył pod Wiedniem. Widzisz, moje dziecko, niepodległość i potęga nie są krajowi dane raz na zawsze. Trzeba o nie dbać. A Polacy w XVIII wieku popełnili wiele błędów i wskutek tego utracili i niepodległość, i własne państwo. Jakich błędów, dziadku? Przede wszystkim polska magnateria miała zbyt wiele przywilejów. Dbała głównie o własne interesy i nie troszczyła się o Polskę. Poczekaj, dziadku. Przywileje dla magnatów. Wskutek wprowadzenia zasady liberum veto nastąpiło osłabienie polskiego parlamentaryzmu. Pogłębił się chaos w państwie. Liberum veto, veto, chaos. Tak, mam, ale przecież Polacy próbowali uratować swoje państwo, prawda? Tak, próbowano odbudować gospodarkę kraju, odczyszczać chłopów, zreformować szkolnictwo. Próbowano nawet zbrojnie wystąpić przeciwko Rosji i polityce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale Polska była już wtedy tylko przedmiotem w rozgrywkach obcych mocarstw. I wtedy doszło do rozbioru, wiem. Tak, ale nawet po pierwszym i drugim rozbiorze Polacy czynili wysiłki, by ocalić ojczyznę. W 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 maja, a w 1794 wybuchło powstanie kościuszkowskie. Było już jednak za późno i Polska straciła niepodległość. A potem mieliśmy nadzieję, że pomoże nam Napoleon w wieku XIX i wybuchło powstanie listopadowe i styczniowe. A teraz, dziadku? Teraz? Widzisz, wszyscy Polacy pilnie śledzili losy wrogich nam mocarstw w czasie wojny, która zakończyła się zaledwie kilka dni temu. Teraz wszystko w rękach polityków. To oni zadecydują, czy i w jakich okolicznościach powstanie Polska. I będziemy mieć wolną ojczyznę? Tak, Zosiu. Thank you.
Znowu wszystko podrożało. Podobno urodzaj kartofli jest dobry, ale ich ceny w Warszawie dochodzą do niesłychanych kwot. Co gorsza, nie można nawet dostać tej niewielkiej ilości wyznaczonej na kartki. Jak ja mam w takiej sytuacji wyżywić rodzinę? Może należałoby wyjechać po zaopatrzenie na wieś? Na wieś? Przy takim chaosie na kolei? Sąsiadka Onega próbowała dojechać po takiej wyprawie na wieś z Dęblina do Warszawy i przeżyła koszmar. Zanim dostała się do kasy i wykupiła bilet, a następnie sprawdzono jej ten bilet i przepustki, tłum ludzi tak napierał, że straciła koszt jedzenia. Pociąg ruszył, zostawiając wielu pasażerów na stacji, a ona wróciła do Warszawy z pustymi rękoma. Cóż, możemy się pocieszyć, że nawet w najlepszych hotelach i restauracjach nie zawsze podają obecnie masło i cukier. Do kawy i herbaty zamiast cukru słodzik, zamiast masła do chleba różnego rodzaju marmolady owocowe. Oj, nie będzie leku premierowi Moraczewskiemu. W kraju zamęt i chaos. Tym bardziej, że premier rozpoczął swoje urzędowanie od przemówień na wiecu kolejarzy, obiecując im złote góry i olbrzymie podwyżki, które skarb państwa ma pokryć nie wiadomo skąd. Niewiele tego. No, niewiele. A musimy jeszcze pomyśleć o węglu na zimę. Jego cena dochodzi do 12 rubli za korzec, a nam kończą się pieniądze. I o butach dla dzieci. Opowiadał aptekarz Parczewski, że w Wiedniu z powodu różnic w kursie walut buty można kupić dwukrotnie taniej niż w Warszawie. Ale nas nie stać na wyprawę do Wiednia. A na kolację musicie zadowolić się chlebem z marmoladą. Znowu, mamusiu? Nie maruj, córeczko. Kończ odrabiać lekcje. Zaraz spadnie tu Adaś i nic już nie zrobisz. Ziemi.
nie wiem, jak będziemy dalej żyć. Po dzisiejszych zakupach zostało mi zaledwie kilkanaście rubli w portfelu. Już od roku mam nową walutę, a to ciągle rubel i rubel. Jakoś nie mam zaufania do tej marki polskiej. A no właśnie, spora część społeczeństwa nie ma zaufania do marki. Dlatego kurs rubla rośnie i stąd biorą się wysokie ceny żywności. Boję się, Adasia. Teraz robi się tak ciemno. Na pocznych ulicach zupełnie ciemno. Gazownia od tygodnia zamknięta i pewnie nie prędko ją uruchomią. Dobry wieczór. Czy może jeszcze dzień dobry? Dobry wieczór. Mów, chłopcze, co się dzieje w mieście? Od 5 dni nie mam swojej ulubionej gazety, bo drukarnie strajkują i nic nie wiem. A lubię być dobrze poinformowany. Opowiadaj, jak rozbrajaliście Niemców? Polowaliśmy na przechodzących oficerów, a oni zwykle dobrowolnie oddawali broń. Działy się sceny komiczne. Czasem grupki kilkunastoletnich chłopców rozbrajają cały oddział żołnierzy. Ale dziadku, to było kilka dni temu. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Wiedziałeś o tym i nic mi nie powiedziałeś? No nie chciałem, żebyś się martwił. To ty też brałeś w tym udział? No tak. My zatrzymywaliśmy się i odbieraliśmy Niemcom samochody. Dyscyplina niemiecka zupełnie pękła. A gdy przechodziłem krakowskim przedmieściem, stały warty niemieckie. Kwadrans później, gdy wracałem, warty niemieckie zostały zastąpione przez polskie. Kiedy to było? W dniu powrotu Piłsudskiego. 10 listopada. Pamiętasz? Wrócił wcześniej rano, a rozbrojenie Niemców zaczęło się tego samego dnia wieczorem. Widziałem Piłsudskiego. Postarzał się i zmizernie. No, przecież wracał z więzienia. Cytadeli w Magdeburgu. Ja wychodzę. Dokąd? Organizuję wiec na uczelni. Nowy minister oświaty powinien wam tego zabronić. Ciągle więcej manifestacje. Kiedy wychodzicie na zajęcia? Ja też wychodzę. Na jutro zapowiada się wiec narodowy. Czy wy obaj musicie być tam obecni? Nie zatrzymuj ich, Marysiu. Na naszych oczach powstaje Polska. Kto ma ją tworzyć, jeśli nie Polacy? Nie, aż to jak nie, 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 chociaż to ma
Normalne wysokości są tak niskie, że nie wystarczą nam na oświetlenie mieszkania. Wiesz, mamusiu, a Adaś mówił, że w Warszawie tylko główne ulice, Marszałkowska, Nowy Świat, Krakowskie przedmieście są oświetlone. Boże zaś zupełnie ciemne. Boję się o nich. Czasy takie niespokojne. Wszędzie pełno uchodźców z Rosji. W tym momencie zostawiamy naszych bohaterów. Nie wiemy, jak potoczą się ich losy. Skąd pani Maria zdobędzie środki do życia? I węgiel na zimę? Jak przebiegały wiece i manifestacje, w których brali udział ojciec i syn? Jak oceni pracę Zosi i nauczycielka? Wiemy tylko, że nasi bohaterowie żyli w bardzo ciekawych czasach. Pamiętajcie, że mimo iż bohaterowie są fikcyjni, to problemy, z jakimi się borykali, tematy, jakie poruszali w rozmowach, jak najbardziej prawdziwe. Przypomnijmy, że wydarzenia, o których mówią dziadek, Zosia, Adaś, matka i ojciec, rozegrały się w 1918 roku. Roku, w którym Polska po ponad 100 latach niewoli odzyskała niepodległość. Kiedyś po latach, gdy ścichną te fale, które nas w wirów porwały od męty, kiedy opadnie huragan krwi wzdęty i łzy obeschną i zmilkną już żale, ze czcią ujmiecie pogięte pałasze i zawiesicie na ścianach wysoko i łzą serdeczną zabłyśnie wam oko, gdy wam powiadać będą dzieje nasze i będzie pełen znów każdy zakątek polskich relikwii i polskich pamiątek. I znowu ogniem zapłoną bablice w te narodowe, żałosne rocznice.